naprawdę nazywało się to wszystko harcerska akcja Bieszczady. Bez żadnych numerów. To jest zdjęcie z obozu w Smolniku, podobnie jak to. Moje ulubione. Tak, bo to jest nie tylko, że wspaniały masz, ale jeszcze na maszcie Trębacz, nikt inny jak Tadeusz Nalepa. Ojciec polskiego bluesa lubi. Tak, właśnie to jest on. Super. Takie mieliśmy kadry. No. Andrzeja Krzywego też mieliśmy. Andrzeja Krzywego. Na Ważnej Stanicy. I nie tylko. Stanicy. Wtedy stołeczka. Warszawa jeździła pociągami, Rzeszów jeździł autobusami, właśnie takimi, z bagażnikiem. No, nie, tam są plecaki na górze. Tak? Tam to się zima. No, a to przerwa podróży właśnie i młodzieńcy się sfotografowali, jechali do Nasicznego wtedy. A to jest obóz przemysłu z kolei. To jest 1962 rok już. Dlatego, że od 1969 zaczęła się fascynacja kosmosem, prawda, i lotami kosmicznymi, więc tutaj był obóz harcerski, w którym pod obóz nazywał się Sputnik. I to jest właśnie brama do tego podobu. A to już jest Wołosate, ale Wołosate z 1964 roku, kiedy krakowska chorągiewa, ściśle mówiąc krakowskie drużyny lotnicze, pojechały właśnie na obóz do Wołosatego. Zbudowali taki mostek przy Wołosatce i to również był obóz lotniczy, ale nie tylko drużyny lotnicze, bo to się nazywał, obóz się nazywał kosmodrom. Czyli był cały, miał fabułę kosmiczną, bardzo, bardzo pięknie przygotowano. Marek Kudasiewicz to wszystko opracował. Także ci harcerze, którzy teraz właśnie mają po lat blisko 70, opowiadają, to jest jeden z najpiękniejszych obozów, jak nam przeżyto. Co prawda wtedy trwał 28 dni, bo tak trwały obozy. Ale myślę, że to było 28 najpiękniejszych. O, to właśnie jest krakowski kosmodrom. Widać, że było za to. A to widok na Majdan. Tak wyglądały przygotowania do dziecki. No to na praca pedagogiczna. Co prawda, zmienić znaczenie. To jest to, nie Majdan. Majdan w znaczeniu harcerskim. No ale widać, tornistry, menażki, koce, to co się zrobiło w latach 60. ze sobą. A to zielone przedszkole, bo zielone przedszkola to nie jest rzecz, powiem tak, tylko związana z operacją Bieszczady. Były już dzieci i to są właśnie harcerki również z Rzeszowa, które prowadziły zielone przedszkole jeszcze w latach 60. A tu jest służba z tego samego obozu. Proszę zwrócić uwagę na fryzury, które ja myślę, że to one wiedziały, że będą fotografowane. A fryzury mają kołnierzyki piękne, tak? Wyraźnie wystrojone. A gdzie te czasy, gdzie się kołnierzyki jeszcze nosiły do mądrowe dziewczyny, nie? To brama do obozu. A to pierwsze żeglówki, pierwsi harcerze wodni w chorągwi rzeszowskiej. I w momencie, kiedy zostało otwarte jezioro Solińskie, natychmiast pojawili się tam żeglarze czy harcerze w brandowych mundurach. I do praktycznie aż do roku 74, czyli do momentu, kiedy zostali włączeni do operacji Bieszczady, cały czas przez 4-5 lat urzędowali na Solinie, przede wszystkim pełnili funkcje ratownicze, funkcje takie służebne w stosunku do turystów i do żeglarzy na Solinie. Idźmy się strasznie w sobie. No i rok 74 zaczęła się harcerska operacja Bieszczady 40. I tu znowu nic nie będę się wymądrzać, bo siedzą tu najważniejsi z tej operacji tam, więc ja już nic nie będę mówić, ale powiem, że była to największa operacja w czasach Polski Ludowej harcerska, że była to operacja doskonale przygotowana, że była to operacja, która naprawdę miała dobry plan
Aczkolwiek miała miejsce w takich czasach, że nie mogła pozbyć się pewnych rzeczy, które być musiały. Nie mogła się pozbyć pewnych haseł propagandowych, nie mogła się sprzeciwić władzy, która wtedy była taka, a nie inna. I dlatego, poza tym była obudowana właśnie takimi sloganami, takimi hasłami, które w dzisiejszych czasach są bardzo nieprzystające do harcerstwa. Która była tak zaplanowana na tak gigantyczną skalę, że się wyniknęła z kontroli, po prostu też nie dało panować. I potem niestety została uznana jako hasło propagandy sukcesu. Po prostu nie została doceniona, tylko została totalnie skrytykowana, z czym ja się nie zgodziłam. To jest napisane w książce. Ona tu